Siemanko wszystkim, witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a my zaczynamy nową serię z Euro Truck Simulatora 2, w której zaczynamy wszystko totalnie od zera, od podstaw, od nowa, nie ma niczego dosłownie, zakładamy nowy profil, więc będzie to też pokazanie tego wszystkiego, co było w moich poradnikach, w których pokazywałem wam, jak szybko zarobić kasę, jak szybko zdobyć XP, jak się rozwijać, jak rozwijać firmę. Zresztą link do playlisty z poradnikami wam tutaj podlinkuję. A tutaj zaczynamy wszystko to na waszych oczach. Także podjąłem taki challenge. Będę starać się codziennie publikować odcinki, w których to będę tylko i wyłącznie na odcinkach podejmować jakieś czynności na tym profilu. Nie będę na tym nowym, stworzonym właśnie przed wami profilu niczego robił poza odcinkami. I tutaj mam do ciebie taką propozycję, bo być może jesteś osobą, która właśnie planuje zacząć w Euro Truck Simulator. To może to jest właśnie idealny moment, aby zacząć razem ze mną, aby pisać w komentarzach swoje postępy, a być może jesteś osobą, która już też chciałaby od nowa poczuć ten dreszczyk emocji, tą adrenalinę, bo jest już trochę znudzona wysokim levelem i tym, że no tam kasa leci jak z nieba z każdej możliwej strony i może też chciałbyś lub chciała zacząć od nowa, stworzyć nowy profil i również ciebie zachęcam do tego, aby robić to razem ze mną. Podejmijmy razem taki challenge, razem to powiedzmy zróbmy. Także jeżeli masz już profil założony lub też nie, no to musisz kliknąć zarządzanie profilami i nowy profil. Zobaczymy, jaki my tu profil sobie możemy założyć. Słuchajcie, no musiałbym tutaj jakiś, musiałbym to jakąś nazwę tego profilu zrobić, żeby nam się one nie pomyliły. No to może nazwiemy ten profil sobie, widzowie, You Can, już bez tego TV, może You Can Level albo You Can TV LVL od levelu. O, od zera. Albo od zera do milionera, no bo de facto tak będziemy to sobie robili. Jeśli chodzi o zdjęcia, no to jakoś tak specjalnie do tego wagi nie przywiązywałem, ale powiedzmy, że podejdziemy do tego też troszkę z dystansem i weźmiemy może jakiegoś śmiechowego pana. Znaczy moglibyśmy dobrze, równie dobrze, słuchajcie, panią wziąć. Aha, to jest logo firmy. No to ma logo firmy, no to nawet nie pamiętam, jakie gdzie mam, ale też nie chciałbym sobie pomylić. Nie wiem, niech będzie tutaj takie coś. Do nazwy firmy jeszcze zaraz przejdziemy. No nie wiem, którego tu z panów wziąć. Raczej jako kobieta nie będę jeździć. Zawsze dla mnie to jest, słuchajcie, trochę bez sensu brać inną płeć, niż się samemu posiada. Tego mam chyba na jednym koncie, na drugim. Nawet nie pamiętam, słuchajcie, jakich mam. Ten do Tadeusza Norka bardzo podobny. No nie mam, słuchajcie, pomysłu. No nie wiem, niech będzie taki blondasek może sobie, chociaż słabo się uśmiecha. To musi gościu być, który mnie jakoś tam odzwierciedla. Dobra, ten jest w miarę do mnie podobny. Nawet bym powiedział, że też taki uśmiechnięty. Chociaż tak ten to jest raczej taki trochę rudy. No ale dobra, niech i sobie będzie rudy. No model ciężarówki. No jestem raczej, słuchajcie, tutaj zwolennikiem zawsze Volvo, ale być może i w tym będziemy odcinku jeździli Scanią, to może skoro Scania jest w logo, to niech będzie. Moduł mapy Europa, język polski, dobra. Użyj chmury Steam, niech będzie. To akurat nie. A, nazwę firmy jeszcze nie wpisałem. Oj, teraz jaka nazwa firmy. To wpiszmy level logistik. Będzie, słuchajcie, aha, bo ja tutaj caps locka dałem, to czekajcie jeszcze raz. Level logistics. Zawsze możecie zmienić jak naprawdę, ale level od levelowania, no bo konto stworzone do levelowania to... Dobra, mamy. Mamy profil zerowy utworzony. Kolejną rzeczą, jaką zrobię, to oczywiście będzie dodanie modyfikacji i to będzie chyba największy dla mnie tutaj challenge, żeby to wszystko poustawiać, bo chciałbym już zacząć z promocem, ale ja tutaj sobie też muszę, moi drodzy, na ściągawkę zerknąć. Może komuś z was się to akurat właśnie, widzowie, przyda, bo musimy wgrać po pierwsze promoca, musimy wgrać Poland Rebuilding Silesia, no to akurat jest najmniejszy problem. Dobra, czyli tak, Promoc Ascent na początku byśmy musieli wrzucić. Już będę starał się to po kolei po prostu wrzucać. Cyk. I teraz tak, 3, 2, 1.
to tutaj one gdzieś nam się przewinęły. Nie, co ja robię? Nie wszystkie. Jak wszystkie? Jakbym wszystkie wrzucił, to by się taki bajzel zrobił. Dobra, 3, 2, 1, następnie będzie media. Niżej tam coś mi czasem gdzieś... Niektórzy z was też mówili, że wam wywala, jak promoca rzucacie, więc możecie mieć albo złą kolejność, albo czegoś za dużo. Jak widzicie, ja tutaj na przykład mam to grecki, ten step, tak? I to wywaliłem po prostu. Media map. Potem będzie jeszcze definition. I DLC na samej górze. Dobra. Mamy promoca wrzuconego. Ja tu jeszcze mam ten dodatek. Teraz tak. Poland Rebuilding, no to nie jest to jakieś tutaj trudne, no bo 4, 3, 2, 1. Ale ja tu jeszcze mam, słuchajcie, wrzucone to łączenie. Ono gdzieś do góry było. Tak. Promoc West Balkans. Dobra. No to już jak już robimy, to już słuchajcie, robimy konkretnie, to już wam pokażę, przynajmniej zobaczycie, jak mam ustawioną kolejność modyfikacji, że mi to wszystko działa. Następna będzie Silesia. No i włączymy oczywiście mody, które będziemy mieli. Jak będziecie dokładnie, moi drodzy, widzieli, jakie mam mody. I Ukraina. I teraz tak, Trailer and Company Pack. To było gdzieś wyżej. Oczywiście żadnych modów na żadne exp, na żadną kasę tutaj nie montujemy. To uważam cały czas za głupotę i będę to, słuchajcie, powtarzał. No w nieskończoność, no. Czyli company definition. To nie wiem, czy przypadkiem nie jest to. Nie, to musi być tak, odwrotnie musi być. Trailer będzie następne. To było to. Tak, trailer. Następnie mine. No i ostatnie będzie... Replacement, czyli że zapisanie, tak? Dobra. No i zostają nam takie podstawowe mody. Słuchajcie, ja z takich modów to bardziej używam mody wizualne. Nie chcę na razie tych Czech, słuchajcie, tutaj dodawać, dlatego że powiem wam, że z tymi Czechami też tak różnie było. Jeszcze chcę przetestować, więc tutaj nie będziemy się skupiali. Ale rzeczy nie dodaję żadnego stepu, żadnej tam Afryki, bo to potem mi wysypuje. Jeszcze muszę to, Middle East też nie dodaję. Nie. Bo to nie ma sensu. Jeśli chodzi o Passenger Busana, busowego moda, to na razie on mi tu nie jest potrzebny. Jakoś nie kręci mnie to. Natomiast co ja bym tutaj na pewno, widzowie moi drodzy, dodał? Drzewa w 3D, znaczy w 4K. Żeby lepiej wyglądały. Jeśli chodzi o porę dnia, to niekoniecznie. Ta dziewczyna niestety już nam nie działa. No tą skanie to tam może później. O, asfalt. Ten asfalt musi być, żeby był na maksa, słuchajcie, wiecie, fajny. Jest taki mod, który skraca wam czas spania do 6 godzin z 9, natomiast ja nie widzę tutaj jakby... Znaczy, miałem go tam kiedyś zainstalowanego, jak po prostu nie chciałem tak długo spać. Bo oczywiście, moi drodzy, korzystałem z tego. I teraz tak, bo te nazwy firm generalnie już nie będziemy aż tak wrzucać, dlatego że mamy to w promocie, nie? Na pewno nowy serwis, Modern Garage, po prostu lepiej to wygląda, nie? I mi się jakoś tam to... bym powiedział, bardziej podoba. Co tu jeszcze?
Światła, dobra. No to oczywiście Volvo sobie dodamy, chociaż tak na razie nie będziemy go kupowali. Volvo od Sanaxa, może troszkę niżej dajmy. No i to w zasadzie by... Mam Mercedesa, mam jeszcze Altrafic Bus Skins. Może to sobie jeszcze dodam. Altrafic... To w zasadzie chyba tyle, więcej tu nie będę dodawał. Tu miałem jeszcze te lampki. Może wszystko dodam, co potrzebne, ale myślę, że tutaj na razie nie ma sensu, słuchajcie. Tutaj mam później takiego moda, bo w pewnym momencie ci się pracownicy zaczynają kończyć do zatrudniania. A oczywiście realne ceny paliwa, no to koniecznie musi być. Realne ceny paliwa. Real traffic to jak najbardziej, słuchajcie, real traffic musi być, czyli realny ruch uliczny. Chociaż też, wiecie, od biedy można by i bez tego. Dobra, to chyba wszystko. No i to może. I nie będziemy na razie dodawali żadnych tutaj ani... Znaczy tą skanię już w zasadzie możemy ją i tak dodać, bo... W zasadzie możemy ją i tak dodać, bo i tak nie będziemy kupowali na początku żadnego auta. Dobra. No i moda zimowego, moi drodzy, na samą górę. Myślę, że skoro mamy za oknem, słuchajcie, moi drodzy, zimę, no to myślę, że można by już coś tutaj podziałać i pojeździć pierwsze kursy jeszcze w zimie. Dobra. Modyfikacje mamy, zatwierdź zmiany. Chyba będzie działało wszystko. Zobaczymy. Najważniejsze, że chciałem zacząć nową grę po prostu totalnie na promocie. Dobra, no ja jeszcze póki co niestety korzystam z klawiatury i oczywiście, słuchajcie, w ustawienia, dobrze, że tu piszę, natomiast ja sobie i tak to pozmieniałem. Natomiast w ustawienia też na początek będzie trzeba wejść, żeby sobie pewne rzeczy ustawić. No to mogą być rzeczy typu symulacja zmęczenia. Ja zazwyczaj polecałem tą symulację zmęczenia na samym początku wyłączyć wam, żebyście się w miarę jeszcze byli w stanie z jazdą ogarnąć. Wykroczenia drogowe, no to są dwie opcje. Ja będę miał je włączone od samego początku. Co do was, no to już sobie ustalcie. Jeżeli jesteś totalnie początkującą osobą w Eurotracku i chcesz się w miarę nauczyć jeździć, a jednak zaczynasz z nowym profilem, to możesz na 2-3 levele sobie wykroczenia drogowe wyłączyć, ale to nie po to, żeby śmigać po czerwonych światłach bezkarnie i walić ciężarówki jak leci wszystkie dookoła, tylko jednak po to, żeby jakoś tam miało sens. Zaczynamy w Poznaniu, bo to jest, moi drodzy, moje miasto rodzinne. Czy chcesz przejść samouczek? Nie chcę przechodzić, bo samouczkiem dla was, drodzy widzowie, będę ja. Dobra, przeniosło mnie do Poznania. No nie ma sensu tutaj, myślę, oglądać trailera, bo to jest bez sensu. Pierwsza trasa będzie tam miała do zrobienia, jaką mamy od razu, to ma chyba 2 km. Już mamy chyba nawet naczepę podłączoną, puste planety. No niestety, widzicie, minusem z pewnością tego będzie... Minusem z pewnością, widzowie, będzie to, że znów będę musiał jeździć ciężarówkami na szybkich zleceniach. Ja też wam mówiłem o tym, że no na początku trzeba szybkie zlecenia, tylko ja tu się chyba wkopałem z jedną rzeczą. Ale dobra. Dobra. Ten kawałek jesteśmy w stanie przejechać. Muszę zobaczyć, czy mi działa w ogóle. A i chyba, słuchajcie, nie zamontowałem moda. No, nie zamontowałem, widzowie, moda na tego huba. No jedź. Niestety moda na huba nie zamontowałem. Będę musiał to zrobić, bo bardzo mi zależy, żeby ten mod był, bo tak dziwnie się bez niego jeździ strasznie. A ten mod jest tak fajny, tak przyjemny, że chciałbym sobie z nim tutaj pojeździć. Myślę, że w tej serii, bo tak jak mówię, wszystko będę wam pokazywać w odcinkach.
Także jestem wręcz przekonany, jak tak dalej pójdzie, że w tej serii, też dzięki waszemu wsparciu na live'ie i tak dalej, już kierownica się powinna, widzowie, pojawić. Jak widzicie, mamy znak zapytania, więc też macie taką możliwość, że zawsze sobie skręcicie w prawo i odkryjecie to miejsce. Natomiast ja nie widzę tu większego sensu. A nie, kurs ma 116 km pierwszy, okej. Okay. Nie widzę tu, wiecie, jakiegoś głębszego sensu, żeby teraz akurat jechać i to odkrywać. Puste palety. Nie widzę sensu, żeby to teraz odkrywać, ale jak będę oczywiście robił jakieś trasy, co będziecie tego świadkami, to sami zobaczycie, że będę na pewno gdzieś tam zajeżdżał, żeby te znaki zapytania poodkrywać. Dobra, pierwszy kursik. Zupełnie inaczej się jedzie. A! No. Zupełnie inaczej, słuchajcie, jedzie, jak jednak ten... Znaczy, Poznań zasadniczo nie jest rozbudowany za bardzo w tym promocie. Albo w ogóle nawet nie jest rozbudowany, z tego co słyszałem. Nie sprawdzam, gdzie jedziemy z tymi pustymi paletami. Po prostu jedziemy przed siebie. 100 km przed nami to będzie takie szybkie zwiedzanie w stronę Piły. No tak 100 km to chyba na Piłę jedziemy. No, to by mogło pasować, widzowie. Między Poznaniem a Piłą jest 100 km, także jedziemy chyba do Piły. Okej. Okay. To oczywiście krokodylki. Dlatego fajnie, że to już tak funkcjonuje, słuchajcie, wszystko na tym promocie, bo to zupełnie inaczej się jedzie. Tylko tak jak mówię, mi tego moda brakuje, ale ja go sobie zaraz zamontuję. Wiedziałem, że coś musiałem przeoczyć. No tak jest, jak się na szybko coś robi, no to oczywiście, że zawsze coś się przeoczy. Jeszcze raz wam te mody pokażę, sobie zawsze możecie kolejność jeszcze sprawdzić, jaką mam ustawioną, sobie screena zrobić, czy zatrzymać live, zatrzymać odcinek i posprawdzać. A zaczynamy w zimie, bo u mnie za oknem jeszcze śnieg, niby jakieś tam ocieplenie idzie, no ale przyjmijmy, że jest jeszcze zima. Więc żeby czuć ten klimat śnieżny za oknem, no to troszkę w tej zimie pojeździmy. Będziemy tutaj na zmianę robili, tak jak ostatnio, czyli raz w odśnieżonych drogach, raz w nieodśnieżonych. Zobaczymy. I z pewnością, moi drodzy, będziecie wszystkie moje postępy tutaj mogli dokładnie obserwować. Tak jak wam mówiłem to w poradnikach, podepnę wam oczywiście playlistę z poradnikami. Tak jak mówiłem w poradnikach, to będziemy, moi drodzy, jeździli na początku tylko na szybkich zleceniach. Na razie żadnego kredytu brać nie będziemy. Idea z kredytem jest o tyle na przykład fajna, że jeśli masz połowę kasy, czy jakąś tam większą część tej kasy, tak? Czy czwarte na przykład, no to wtedy ma to sens, że sobie dobierzesz kredytu, kupisz pracownikowi ciężarówkę, pracownikowi, a nie sobie, jak najbardziej ma to sens. Natomiast mamy potworny ruch drogowy, muszę go też zmienić, bo... Prawda, jakaś tragedia, wyjechać tu się nie da. Idziemy na dzikusa, może... Dobra, jedziemy. Ci niby skręcają, to my jedziemy. Nie ma co, jedziemy. Z Kanią mi się akurat zawsze fajnie jeździ, no ale to na początku, dlatego też wam polecałem to w poradnikach, żeby jeździć, powiedzmy, te szybkie zlecenia, bo jesteś w stanie sobie wyczuć, jaka ciężarówka najbardziej ci się podoba, jaką ci się najlepiej jeździ. I wtedy taką ciężarówkę dla siebie kupić. To wtedy ma jakiś tam głębszy sens, nie? Jer, jak oni się wleką. A i tak ich nie wyprzedzimy, bo to jest taki ruch, że... Jechać! Bez przesady, 50 nawet nie jedziecie. Halo? Rura? Zobaczcie, jaki to jest ruch!
rzeczywiście działają, to z promocja i dlatego nie trzeba dodawać tego moda już z realnymi nazwami firm. Nie musicie tego moda dodawać, bo macie niejako już to w promocji i Poland Rebuilding zrobione, nie? No i teraz oczywiście będziecie mogli śledzić. Co jakiś czas będę taki odcinek nagrywał i wam pokazywał. Może gdzieś tam po części przelecimy przez temat w każdym odcinku. No będę wam takie sprawozdanie zdawał. Będziecie mogli na przykład obserwować, ile mam procent, nie wiem, odkrytej mapy na przykład, tak? Ile czego tam mam, powiedzmy, poodkrywane, ile miast, ile państw. Wszystko będziecie mogli od nowa obserwować, widzowie. No, 50 km do celu. Jaki tu jest ruch? Wjeżdżamy do... Nawet nie widzę gdzie. Do Piły chyba. Tak, do Piły. Pierwsze miasto, widzowie, odkryte. O, i tam pociąg jakiś jedzie dalej, widzimy. PKP. Że Promoc naprawdę robi robotę. Promoc robi robotę, aż się chce jeździć. Pewnie zapytacie też dlaczego. Co mi do głowy wpadło, że po raz kolejny nowe konto. Słuchajcie, no najbardziej mówiąc wprost, chciałem na nowo ten dreszczyk emocji poczuć. Na tamtym koncie od zera nie zaczynałem na promocie. Więc stwierdziłem, że zaczniemy tu od zera na promocie. No i przede wszystkim było dużo komentarzy, bo wy się dziwiliście, że jak ja tamto konto tak szybko rozwinąłem. No to właśnie wam to pokażę. Będzie to takie daily, codziennie przynajmniej jeden odcinek wleci. Tylko pamiętajcie, że może być tak, drodzy widzowie, że ja nagram dla was na przykład kilka odcinków dziennie. No dziś nagrywam dla was pierwszy odcinek. Ale może się tak zdarzyć, że nawet dzisiaj go wrzucam jak najbardziej, ale możliwe, że dzisiaj nagram kolejny odcinek, który też będzie na jutro, nie? Bardzo prawdopodobne. Natomiast no codziennie będzie daily wrzucane, gdzie wszystko zależy, ile tam tego czasu będę mieć, natomiast na pewno codziennie będę chciał wrzucać odcinek i pokazywać wam, jak w ciągu miesiąca można się szybko, fajnie rozwinąć, poświęcając na to niewiele czasu, bo to też będziecie widzieli na odcinkach, ile czasu na to, na tego Eurotrucka niejako poświęcę, bo tak jak mówiłem, kompletnie nic poza odcinkami nie będę na tym koncie robił. Tu będziecie wszystko widzieli, że tak powiem, czarno na białym. Jaki ruch? Dobra, 41 km do celu, a tu w Pile się korki zaczęły. Jest to bardzo realistyczne, jak widzicie. Ale byłem przekonany, widzowie, że jak zaczynałem pierwszy raz od zera, to wręcz byłem przekonany, słuchajcie, że... Wręcz byłem, widzowie, przekonany, że za pierwszym razem, jak zaczynałem, to trasa pierwsza była 2 km. A tutaj dostałem na 140 km pierwszą trasę. No to fajnie, od razu wbijemy drugi level, tam pierwszy. Tutaj jak sobie zdjęcia robią, naprawdę, ten promoc, to ja jakby no nie umiem... Wy widzicie cały czas tą moją radość z tego promoca, z takich... Oj! Aha, bo jeszcze tu mamy walutę w euro, dobra. Że złotówki ustawić. No nie wyhamowałem, nie wyczułem. Widzicie, nie mam poustawianego jeszcze wszystkiego, także tu będziemy też sobie to musieli wszystko poustawiać. Słuchajcie, ja jadę. Gdzie jadę? Przez rondo mam jechać. To i tak muszę przez rondo. To nie jest rondo. Łe, źle pojechałem. Kurde. Co teraz, widzowie? I co ja teraz mam zrobić? No tylko mogę po tej... O ja...
Ale pierwsza wtopa, słuchajcie, nowe konto, pierwsza wtopa. Halo, panie strażaku, wpuści mnie pan, będę bardzo wdzięczny, bo wie pan, jest taka sprawa troszkę felerna, no. Coś tej pile, te ronda takie. Dziękuję, panie strażaku, dobry z pana człowiek, bardzo panu dziękuję. Potem tym Mercedesem niech mnie się odsunie. Ja pierdzielę. Do miniaturki, widzowie, do miniaturki. Ej, panie strażak, wpuszczasz mnie pan przecież, nie? Panie strażaki, ale tych strażaków tam jedzie, patrzcie, straż za strażą, nie? Już nie denerwuj się, dzięki pan strażak, dzięki. Zatarują drogę. Dziwne te rondo w tej pile. Zagapiłem się, no tak to jest, widzowie, jak się gada do widza, się nie patrzy na drogę, nie? Zupełnie o czymś innym gadałem, a... Dobrze, ale jak widzicie, wszystko działa, na promocji się ładnie. Mam wrażenie, że chyba tutaj, ale nie jestem przekonany, czy to tak może być. Udało się. Nie jestem, słuchajcie, przekonany, czy to tak może być, czy tu raczej ustawienia grafiki mam całościowo dla całego Eurotracka ustawione, bo mam wrażenie, że tak troszeczkę z głębią ostrości jest średnio, bym powiedział. No ale to już się zobaczy. Jedziemy. Lecimy na Szczecin? Nie no, 37 km, to jeszcze za piłą. Gdzieś. W razie, gdzie my jedziemy. No, taka szybka trasa. I to jest na początku motywujące, tak, widzowie, że zrobicie jeden kurs. Nie, no już, bez przesady. Bez przesady. Szanujmy się. Że zrobisz jeden kurs, już ci level wbija. No musiałem, no. Podziękujmy gościowi, że mnie wpuścił. Widzicie, kulturalny jestem. Umiem podziękować. No jedźcie, ludzie. Co oni tu robią? Stopa mają, a się nie zatrzymują. Przez Wałcz chyba przejeżdżamy. A jak dobrze pamiętam, w Wałczu jest chyba ten fajny przejazd kolejowy, gdzie pociągi jeżdżą fajne. Dobra, zwolnimy, bo nie stać mnie na mandaty, nie? I tak już przydzwoniłem w jednego gościa, to już jeden mandat dostałem. Zaraz sobie to wszystko, słuchajcie, ustawimy, wam też pokażę, jak to. A sobie poustawiam. Byście widzieli. Jest i Wałcz. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. No to dojechaliśmy. Tutaj tak pociąg nie jedzie. On będzie zawsze stał. Widzicie? Stoi. Zawsze stoi. On tu nigdy nie jedzie. Ej, czekajcie, teraz tutaj mam skręcić chyba, tak? Tutaj jest Raben. No bo niestety, oczywiście, moi drodzy, mały minus na promocji, o którym wam mówiłem, jest taki, że musicie się mocno domyślić. Tam chyba wjazdu nie ma, nie? Musicie się mocno domyślić, gdzie macie dostarczyć towar. Często wam to powie oczywiście ta strzałeczka, flaga. Ale bym powiedział, że dosyć trudna dostawa, jak na pierwszy raz. Aha, tu się otwiera, dobra. Zgłupiałem. Pewnie tu musimy dostarczyć. Enter.
No już tam chcę te 40 expa, już chcę. Wiadomo, że chcę. Pamiętajcie, że to parkowanie na początku ma znaczenie. Ja wam pokazywałem ostatnio takiego moda, który daje 1000 expa za parkowanie, ale ja go nie stosuję, jak widzicie. Ja go miałem na tym koncie, na którym robimy konwoje. Ale to miałem go, tak jak wam mówiłem, tylko i wyłącznie ze względu na Patkę, którą chciałem nauczyć, zmotywować przede wszystkim. Chciałem ją zmotywować, żeby ona nie umie parkować tyłem. Ja ją chciałem zmotywować, mówię, słuchaj, naucz się, będziesz miała motywację. Raz zaparkujesz poprawnie, dostaniesz jednorazowo 1000 expo. Miała być taka, wiecie, jednorazowa akcja. Natomiast no, stało się jak się stało, że jeszcze się nie nauczyła. No ale tak jak wam mówię, po to tam to było, nie? Tylko w tym celu. Żeby się nauczyła parkować, taka motywacja miała z tego być. Trochę się źle. Na razie o nic nie haczymy. Będzie i tak do przodu będę musiał podjechać sobie. No wiecie, no na klawiaturze się też ciężko czasem parkuje. Ja wiem, że na pewno jest to spora różnica. Też pisaliście w komentarzach na live ostatnio, mówiliście, no to jest różnica, nie oszukujmy się, jak parkujesz na kierownicy, to jest różnica, ale damy radę. Wiecie, mnie kręci to, że mogę sobie jakieś tam. Po prostu kręci mnie to i tyle. To co tu dużo mówić, tak? Że mogę się pobawić. No w końcu Eurotrack jest zabawą, jakby nie patrzeć. I to tak, ja nie mam do tego jakiejś spiny. Widzicie sobie spokojnie, bez tam spieszenia się. Ale jak już byście się spieszyli, możecie też tak zaparkować, jak ja teraz. Zobaczcie. Jak już nie chcecie super idealnie, dokładnie, możecie tak. Też jest zaliczone. Także to też jest taka informacja, że naczepa ma się zmieścić, ciężarówka nie musi się zmieścić. Doskonale. No tutaj trudno, żeby było inaczej, tylko mandaty. No tego expa, jak widzicie, dużo nie dostałem. Kasy też nie dostałem dużo, no ale nawet nie wbiłem pierwszego levelu. No to coś się zmieniło, moi drodzy. Coś tu się zmieniło, chyba że miałem zupełnie inne zlecenie. Bo wcześniej było tak, że. Dobra, kontynuuj. Wszystko wiemy, dobra. Na razie nas firma nie interesuje. To słuchajcie, to no nie wbiłem jeszcze levelu. No nic, to będzie następny odcinek, gdzie zrobimy drugi kurs. Natomiast w tym odcinku jeszcze, moi drodzy. Pokażę wam, jak sobie to mam poustawiane. Tutaj mam wszystko na ultra i na maksa, jak się da. I to są ogólne ustawienia gry, więc okej. Natomiast bardziej chodzi mi o tą część. Symulacja zmęczenia, niech będzie. Długość zlecenia, to ja tam zawsze mam na maksa. Tutaj mam dla aut osobowych zawsze ustawione. Tryb nawigacji najlepsza, chyba tak miałem. Trudność parkowania, losowe zdarzenia drogowe. Okej, okay. No to tutaj na razie sobie zmniejszymy. Filmiki mam zawsze wyłączone. Blokery oczywiście mam. Prawdziwy automat. Tak, prawdziwy automat. Tu nic więcej chyba nie mam. To zawsze sobie jeszcze na maksa dawałem. I teraz, moi drodzy, tak. Ogranicznik prędkości mam wyłączony. Realistyczne zużycie paliwa mam włączone. I jeszcze jedna rzecz. No, te światła drogowe w zasadzie mogą być, ale. Jedną rzecz muszę wam jeszcze pokazać. O, to chciałem zmienić. Nie Europa kontynentalna, tylko na własny. To się samo tu zmieni. No bo z euro zmieniamy na złotówki, moi drodzy. Jakoś tak już się nauczyłem w tych złotówkach, w PLN-ach i jakoś tak mi
lepiej w tych złotówkach, tylko nie mogę znaleźć tych złotówek. Jakiś dzisiaj zamotany jestem. Jakbym nie był, to mnie. Co, nie ma złotówek? Dobra, są, zaraz tu pod funtem. No i kilometry, i to już pozostawiamy. Pozostawiamy wszystko bez zmian. Natomiast co jeszcze tutaj sobie by warto było zmienić, moi drodzy, to oczywiście w ustawieniach dźwięku. Ja sobie zawsze włączam nawigację głosową. Oczywiście polską, jak ktoś chce się uczyć innego języka, to i może sobie mieć inny język. Ale ja sobie zawsze ustawiam polski. Ania, ona mi jakoś najbardziej, ale najwyżej coś takiego. No. Także tak mam to poustawiane. Dobra, to moi drodzy, tutaj mam jakąś informację, miałem jeszcze moda. Nie, oczywiście używanej ciężarówki nie będziemy kupowali. Jak widzicie, kuszą nas tutaj strasznie kredytami, będą kusić. Zapiszę sobie grę. To będzie gra do odcinki, tak to sobie nazwijmy. Odcinki. Taki będzie safe. Ja tu jeszcze jedną rzecz. I oczywiście nie mam skani, moi drodzy, bo to jest auto pokazywane jako ostatnio użyte. Bo ktoś z was kiedyś pytał, jak to jest, że mam na 9 levelu Volvo. Nie, nie miałem Volvo, moi drodzy, tylko słuchajcie, tu mi jeszcze brakuje tego. Tego najważniejszego moda mi tu brakuje, a reszta wszystko już jest spoko. Także dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymaj się, drogi widzu. Do następnego. Cześć.